Witam wszystkich po szóstej kolejce klasy okręgowej. Dzisiaj nieco inaczej niż zawsze, bo z domu jednak choroba nie wybiera. Materiał podsumowujący kolejkę zrealizować trzeba. W tej kolejce, w kolejce numer 6 doszło do wielu przetasowań w klasyfikacji strzelców w tabeli, do niespodzianek, takich jak zwycięstwo Hetmana Białystok, do pierwszej porażki Hetmana Tykocin, ale o tym wszystkim już w podsumowaniu. Zapraszam. W szóstej kolejce 5 spotkań rozegrano w sobotę, 3 w niedzielę. W sobotę działo się naprawdę dużo. Orlęta Czyżew pojechały do Zabłudowa, bardzo osłabione. Miały w kadrze 12 czy 13 zawodników. Wygrały ten mecz bardzo wysoko, 4-0. No już w Rudni powoli zaczyna się taki pożar, bo znaleźli się w strefie spadkowej i tak naprawdę trzeba zacząć punktować i nie myśleć o tym, że się gra dobrze w piłkę, a trzeba zdobywać punkty, bo za ładną grę nikt nikomu punktów nie daje i niestety przekonuje się o tym Rudnia. Natomiast Orlęta no, pokazały charakter, pokazały wolę walki i dzięki tym 3 punktów doszusowują do samego czubata tabeli. W drugim spotkaniu i to takim hicie tej kolejki, absolutnym hicie tej kolejki, Sparta Augustów wygrał się 2-1 z Hetmanem Tykocin. No i tak było można wyczytać na stronie Tykocina, że ta bramka na 2-1 dla Sparty wpadła po indywidualnych błędach w obronie, które nie powinny się zdarzać na tym poziomie. Jednak punkty stracone to punkty stracone. Pierwsza porażka stała się faktem, no jednak nie z byle kim, bo z Augustowem i tam śmiało można powiedzieć, że większość zespołów klasy okręgowej na tym boisku się wyłoży. Sparta ma moc i mimo, że tam Tykocin w swojej relacji także wspomniał, że był w drugiej połowie zespołem lepszym, no to bramki nie strzelił, nie przechylił szajecznie na swoją korzyść i niestety dla nich stracił te 3 punkty. Sparta natomiast po porażce w derbowym spotkaniu Pomorzanką Sejny nadrobiła teraz zaległości punktowe i jest w ścisłej czołówce tabeli. Powiedz, ze względu na rozmiary tego zwycięstwa, sensacją jest wygrana Hetmana Białystok z Pomorzanką Sejny. 5-0 dla gospodarzy. Rozmawiałem z osobami, które były na tym meczu. Mówił mi, że co z tego, że Pomorzanka Sejny miała przewagę w posiadaniu piłki, co z tego, że kreowała sytuację, co z tego, że przycisnęła rywali na ich połowie, jak Hetman bardzo mądrze się bronił, wyprowadzał zabójcze kontry, no i zdobył aż 5 bramek. Nie ma co tu dużo mówić. Pomorzanka, jeśli chce myśleć o czymś więcej, jak tylko utrzymanie czy środek tabeli, no to nie może szukać wymówek w tym, że nigdy dobrze im się nie grało na sztucznym boisku w Białymstoku. Tylko trzeba z takimi zespołami punktować i wygrywać pewnie. Jeżeli będą przegrywać takie mecze, no to o tym czubie tabeli mogą zapomnieć. Natomiast Hetman pokazuje, że tanio skóry nie sprzeda, będzie się bronił. Ci młodzi chłopcy, i to rzecz jasna, dla nich każdy miesiąc, każdy nawet tydzień, a tym bardziej każda runda to jest nowe doświadczenie i nabierają tego ogrania, uczą się tej okręgówki, uczą się tej seniorskiej piłki. No i pewnie to zaowocuje. Kolejne spotkanie i tutaj ponownie byliśmy na stadionie w Białymstoku, tak jakby mecz po meczu. Piast Białystok pokonał Puszczę Hajnówka 2-1. Piast wygrał zasłużenie i o ile jeszcze przed tym meczem miałem jakieś tam wątpliwości, czy Puszcza rzeczywiście zasługuje na taką pozycję, na jakiej się znajduje, no to po tym meczu już nie mam.
Piast był, nie było to jakieś porywujące spotkanie. Wymiana ciosów, tak, dużo błędów w obronie. Jednak Piast no, był stroną konkretniejszą przede wszystkim w pierwszej połowie. Trzeba zaznaczyć tylko to, że oprócz jednego celnego w zasadzie strzału, a może nawet podania do bramkarza, zawodnicy z Hejnówki w pierwszej połowie do 44 minuty, to podkreślam, nie mieli klarownej sytuacji. Był strzał z wolnego do cenki, jednak niecelny. Było jedno uderzenie również niecelne, ale bez jakichś tam konkretów. Piast był dużo konkretniejszy, nie wykorzystał jeszcze dwóch innych sytuacji, które miał. No a Hejnówka dopiero jak straciła bramkę w 44 minucie na 2-0, no to zaatakowała i miała bardzo groźną sytuację, bardzo dobrą okazję, klarowną. Jednak dwukrotnie dobrze bronił bramkarz z Białegostoku i do przerwy było 2-0. Po przerwie na boisku pojawił się Lasota, co ogólnie, oczywiście jest to napastnik Hejnówki. Dziwi mnie to, że usiadł na ławkę, nie wiem jakie były ku temu powody. No ale strzelił gola. Przede wszystkim zrobił już od początku drugiej połowy dużo zamieszania w szeregach obronnych Piasta, a bramkę zdobył co prawda po rzucie karnym, ale jednak Hejnówka dopiero po tej bramce zaczęła biegać, obudziła się, ruszyła do gry, nabrała jakiegoś animuszu. Dużo nerwowości wkradło się w poczynania Piasta w obronie i dodatkowo jakieś tam rozmowy z sędziami też nie pomogły Piastowi. Ale Hejnówka tego nie wykorzystała i przegrała ten mecz w pełni zasłużenie i w pełni zasłużenie znajduje się tam, gdzie się znajduje, czyli na samym dnie tabeli. W sobotę również jeszcze odbył się mecz Pogoń Łapy GKS Grudek. GKS wygrał pewnie 3-0 na wyjeździe. Jedną bramkę ponownie dołożył Owerczuk, który znajduje się w samej górze klasyfikacji strzelców. No cóż, Pogoń Łapy po jakichś tam w miarę wyrównanych meczach w poprzednich kolejkach teraz przegrała już dość znacząco, jeżeli chodzi o oczywiście bilans bramkowy. No ale tak jak już wspomniałem, w przypadku Rudni za jakąś ładną grę, za walkę punktów się nie dostaje i stąd ta pozycja na samym dole tabeli. I żeby to zmienić, trzeba zacząć punktować. Niedziela to 3 spotkania i tutaj spotkanie w Korycinie. 2 Beniaminków, Kora Korycin podejmowała Bociana Boćki. Bocian wszedł w to spotkanie lepiej, strzelił bramkę na 1-0. Kora co prawda wyrównała, jednak w drugiej połowie już, czytając oczywiście z relacji Bociana, bo na tym meczu nie wiem, można wywnioskować, że Kora w drugiej połowie bardzo mocno się broniła, a Bocian zmarnował mnóstwo sytuacji, zresztą sam wpis taki na stronie Bociana Boćki, że oni nie zdobyli jednego punktu w Korycinie, a stracili 2. Świadczy samo sobie. Poza tym czytając te poprzednie relacje Bociana ze spotkań, widać tam wiele obiektywizmu w tym, co się dzieje, więc jestem w stanie uwierzyć, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Drugie spotkanie niedzieli, no to LZS Kręgi 4-2 pokonał się MKS Mielnik. Kręgi są samodzielnym liderem z kompletem punktów. Gonitwa za tym, żeby ich pokonać, trwa nadal. Mielnik postawił naprawdę bardzo mocne warunki, był trudnym rywalem i przez, no, nawet po stracie bramki na 2-0 przez dobrych kilkanaście minut dominował na boisku, przycisnął zespół Skrynek i Kręgi wytrzymały to ciśnienie, walczyły o każdą piłkę i w końcu w drugiej połowie co prawda już przy stanie 2-1, bo Mielnik jeszcze przed przerwą zdobył bramkę na 2-1. To już w drugiej połowie Kręgi z każdą minutą wracały, jakby odwracały sytuację i miały coraz większą przewagę na boisku. W konsekwencji tego strzeliły bramkę na 3-1, później na 4-1. A już gdy sędzia niemal miał kończyć spotkanie, Mielnik zdobył bramkę na 4-2. Jednak to nic nie zmieniło i Kręgi liderują, a Mielnik musi szukać punktów w kolejnych spotkaniach. I ostatnie spotkanie tej kolejki to Sokół Sokółka. GKS Stawiski Sokół wygrał bardzo wysoko, 6-0. Ja obstawiałem, że przed tym meczem będzie faworytem, mimo że tam w komentarzach na profilu pojawiały się różne inne opinie, że jestem nieobiektywny wobec drużyny ze Stawisk. Ja mówię to, co widzę na podstawie tabeli, mówię to, co widzę na podstawie ilości zdobytych czy straconych bramek, a prawda jest taka, że Stawiski w 6 dotychczasowych meczach zdobyły bramkę tylko w jednym meczu i to w meczu z Połuszczą Hajnucha, które wygrały 4-2. W pozostałych meczach ich stan bramkowy wynosi równe 0. I tutaj uważam, że dużą stratą jest brak Laskowskiego.
który w tamtym sezonie wbijał mnóstwo bramek i przez to też mocno spadła ta jakość drużyny ze stawisk i stąd te wysokie porażki. Styliski muszą szukać punktów z tymi słabszymi teoretycznie zespołami, a Sokół powolutku, jak rozmawiałem z trenerem, z Telmaszkiem, wraca do zdrowia, odbudowuje się i z każdą kolejką wydaje się, że będzie coraz mocniejszy. Przechodząc już do tabeli, no to tutaj LZT Skrynki na czele 18 punktów, Hetman Tykocin punktów 15, GKS Grudek oraz Sparta Augustów punktów 13 i Orlęta Czyżew punktów 10, ale mecz mniej. Na dole również ścisk, Rudnia Zabłudów 4 punkty, Hetman Białystok punktów 3, Pogoń Łapy punkty 3 i zamyka tabelę Puszcza Hajnówka z jednym punktem na koncie. W klasyfikacji strzelców jakiegoś tam ogromnego przewrotu nie było, jednak doszło do pewnych zmian. Na czoło wysunął się ponownie Szymon Jaźwiński z Orlą Czyżew, który w tej kolejce zdobył dwie bramki. Za nim Damian Owerczuk i Krystian Taudul z 7 trafieniami. Za nimi 5 trafień Olgierd Salik ze Sparta Augustów. On w tej kolejce bramki nie dołożył. No a już za Salikiem duże grono pościgowe z 4 golami na koncie. Jeśli chodzi o 7 kolejkę, no to tutaj będzie jeden hit w sobotę, jeden hit w niedzielę. Takim hitem sobotnim będzie spotkanie GKS Grudek ze Spartą Augustów. No Grudek, który znalazł się już w czubie tabeli, ma okazję teraz pokazać się na tle bardzo mocnego zespołu, moim zdaniem faworyta do awansu, czyli Sparta Augustów. I ten mecz może pokazać, gdzie jest Grudek, czy rzeczywiście jest tak mocny, czy rzeczywiście będzie liczył się w walce o ten awans, czy będzie walczył o ten czub tabeli, czy może po prostu jest takim, tak jak ja prognozowałem to przed sezonem, zespołem aspirującym tego, żeby być spokojnie w górnej ósemce, ale niekoniecznie włączyć się do awansu. I podobnie Sparta Augustów teraz ma okazję na wyjeździe pokazać swoją moc, którą pokazuje przede wszystkim już od tych pierwszych, może od pierwszych to nie, ale od drugiej, trzeciej kolejki, gdzie ci rywale naprawdę padają na kolana, bo tak jak Mielnik 0-4, ale zdarzają im się też wpadki, mówię oczywiście drużynie z Augustowa, tak jak spotkanie z Pomorzanką Seliny przegrane. Jeśli Augustów ma tą stabilną formę, no to powinien wygrać w Grudku, a natomiast jeśli Grudek rzeczywiście jest taki mocny, no to powinien pokonać Sparta Augustów, takie trochę masło maślane. Ale faworyta w tym meczu jakoś nie mogę znaleźć, każdy wynik będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Przechodząc jakby do kolejnych spotkań sobotnich, no to MKS Mielnik zagrał się z Korą Korycin, tutaj moim zdaniem faworytem jest Mielnik. Puszcza Hajnówka zagrał się z Sokołem Sokółka, faworytem jest zdecydowanym Sokół i to nie podlega dyskusji, Puszcza jest w mocnym kryzysie, a poza tym na boisku prezentuje się bardzo, bardzo przeciętnie i chyba, że naprawdę wyjdzie im mecz Sokółku i będzie to takie przełamanie, no ale ja nie sądzę, żeby akurat doszło do tego w tej kolejce. Niedziela to spotkania Bocian Boćki, Piast Białystok. Tutaj w moim odczuciu delikatnym faworytem przede wszystkim na własną płytę boiska to jest Bocian. Pomorzanka Sejny zagra z Rudnią Zabłudów. Daleka podróż do Sejny, które są podrażnione po porażce z Hetmanem w Białymstoku. Rudnia w dużym dołku, więc za faworyta uważam Pomorzankę. No i hit niedzieli to Orlęta Czyżew podejmą się LZT Skrynki. Tutaj zresztą w każdym meczu co pół roku między Orlętami a LZS-em nie widzę faworyta. Na ostatnich bodaj 5 spotkań, 4 to remisy, więc tak jakby logiczne byłoby to, żeby powiedzieć, że w tym spotkaniu pewnie padnie remis. Remis, który jakby nie pokrzyżuje planów ani LZS-owi, nie pokrzyżuje planów Orlętom Czyżew, ale wiadomo, że każdy będzie chciał wygrać. W niedzielę również zagrają stawiski z Pogonią Łapy. No GKS, jeśli chce trochę zmienić tą swoją sytuację w tabeli, czy też swoje posiadanie bramkowe, no to takie spotkania jak Pogoń Łapy, jak z Pogonią Łapy muszą wygrywać. Natomiast Pogoń
po tych seriach trudniejszych spotkań ma teraz w teorii łatwiejszego rywala i chcąc się bić o to utrzymanie i nie czekać na to do ostatnich kolejek, no to musi takie mecze wygrywać. Mimo wszystko ja bym jakoś minimalnego faworyta w tym spotkaniu widział Stawiski ze względu na to, że grają na własnym obiekcie. Ostatnie spotkanie, no to spotkanie dwóch hetmanów. Hetman Tykocin podejmił się hetman Białystok. No, faworyt jest jeden, hetman Tykocin, i nie zmieni tego w moim odczuciu te bardzo wysokie zwycięstwo Białostoczan z Sejnami. Jadą na wyjazd do bardzo trudnego rywala, który stracił punkty w jednym meczu i to ze Spartą Augustów po bardzo wyrównanym meczu. Więc faworyt jest jeden, hetman Tykocin.